Finał A. Szanowni Państwo, ściganie na jedno okrążenie. Poznamy nową mistrzynię Polski, ponieważ poprzednio była Aleksandra Piotrowska, która startuje w tej chwili w kategorii do lat 20. Na torze zewnętrznym Oliwia Zimoląg, jedna z faworytek MKS MOSM Bytom. Na torze piątym także jedna z faworytek, a więc Oliwia Klar, Stal Ostrów Wielkopolski. Tor czwarty Milena Czepiel, AML Słupsk. Tor trzeci Wiktoria Gajosz, Agros Chełm. Drugi Anna Bibik, Agros, ale Zamość. I na torze piątym brązowa medalistka z minionego roku Zuzanna Adamczewska z AZS Łódź. No i właśnie tak moim zdaniem obserwujmy szczególnie tory zewnętrzne, tor szósty i piąty, no i będziemy pewnie też obserwować poczynania, rzecz jasna, pozostałych zawodniczek, ale myślę, że tutaj może też namieszać się Zuzanna Adamczewska. W minionym roku pobiegła 25 sekund i 82 setne. To dało jej, tak jak powiedziałem, brązowy medal. Ale na razie w tych eliminacjach najlepiej biegała Oliwia Zimoląg. Ruszyły. Zimoląg na torze zewnętrznym, Klar na piątym, na najbardziej wewnętrznym Adamczewska. Ruszyła jak z procy Zimoląg, ale też widzimy, że przyspiesza momentalnie Oliwia Klar. Jak to się wszystko rozstrzygnie na ostatnich metrach? Niesamowita wrzawa na trybunach. Oliwia Klar niesiona tym dopingiem wychodzi na prowadzenie, ale czy Zimoląg ją dogoni? Nie! Oliwia Klar będzie mistrzynią Polski na dystansie 200 metrów w kategorii do lat 18. A więc jednak Oliwia Klar, zawodniczka, którą pamiętamy z minionego roku, chociażby jeżeli chodzi o bieg na dystansie 60 metrów, kiedy wybrała przecież ten dystans, żeby sięgnąć po srebro na 60. Teraz ma złoto na 200 metrów. Wzruszona, nie dość, że zmęczona, to jeszcze wzruszona, ale to jest najlepsze uczucie ever. Dla sportowca zwłaszcza. 24,95 to była jej poprzednia życiówka, teraz rewelacyjna nowa życiówka, bo 24,57.